I kochani, kolejny odcinek na temat radio. Tym razem będziemy przy okazji przystrajać Unitra Faust 205S, czyli stereo. Jak widać, jeszcze jest zafoliowany, nie znamy stanu technicznego. Za chwilkę ja sobie to ogarnę i przy okazji omówimy dzisiaj, że tak powiem, podstawę, można by było powiedzieć, FM-u, ale jeszcze nie wchodzimy na temat FM-u, ponieważ tu akurat sam demodulator FM pozostawimy sobie bez zmian. Na razie układ tora wejściowego jest identyczny, czy to by był FM, czy to by był AM. Lecimy. Słuchajcie, nie ma co przedłużać. Lecimy. Zobaczycie wszystko na filmie. Okej, mamy rozkręcony nasz tunerek. I teraz tak, to pod ekranem to jest nasza głowica i zaraz będziemy rozrysowywać poszczególne bloki według tej głowicy, według tego schematu. To co tutaj możemy zaobserwować w niej to jest tak, kondensator nastawny. On tu ma trzy sekcje. Dwie sekcje odpowiadają do sterowania, do zmiany częstotliwości, układu wejściowego i układu wzmacniacza. Jedna sekcja jest sekcją, bodajże o ta pierwsza, te dwie to są układy wejściowe. Tak? Dobrze mówię? Nie, tu jest heterodyna, czyli tak, te dwie to jest tak, układ wejściowy, bodajże tutaj jest układ wejściowy, to jest ta cewka. Tak jak to, pamiętając odcinka pierwszego o radio, był rozrysowany cały odbiornik i za chwileczkę będziemy rozrysowywać poszczególne te bloki tej głowicy. Układ wejściowy. Dobrze mówię, żebym tutaj zaraz nie skłamał. Momencik. To jest to samo co amator. To jest heterodyna, słuchajcie. Często, gęsto, łatwo jest poznać w ten sposób, że masz w środku albo mosiężny, albo aluminiowy rdzeń. Reszta ma feryty. Czyli tak, układ wejściowy, układ wzmacniacza, układ pośredniej częstotliwości. To są filtry. To są nasze filtry. Trzy filtry. I układ generatora, który nam pośredniej częstotliwości, czyli generatora heterodyny w tym przypadku, który nam tutaj na wyjście już da sygnał pośredniej częstotliwości. O, tu w tym miejscu są filtry pośredniej częstotliwości, te dwa, 10,7 MHz. A co wejdzie na, co będziemy odbierać z anteny, tutaj jest kabel od anteny, to zależy od naszej tej heterodyny. I przede wszystkim na początku, biorąc się do jakiegokolwiek przestrojenia, stroimy tą właśnie ten obwód, tą heterodynę, żeby potem już tego nie ruszać i już tylko dostroić układ wejścia, układ wzmacniacza i tego praktycznie pośredniej też nie musimy ruszać, chyba że byłaby pokręcona, nie? To wtedy trzeba zestroić z filtrami 10,7, żeby miała przepustowość po prostu 10,7, no, żeby pełna moc wyszła częstotliwości 10,7 MHz. Dobra, słuchajcie, przyglądnijmy się teraz do schematu tego, tej głowicy, bo praktycznie dzisiaj się tylko głowicę zajmiemy, czyli do pierwszej przemiany częstotliwości. Druga przemiana nas dzisiaj nie interesuje. Dobrze, kochani, a więc tak, jak już tutaj widzimy na schemacie, mamy schemat naszej głowicy i teraz tak, zaczynając od lewej strony, tutaj L101, mamy układ wejściowy. Słuchajcie, mamy układ wejściowy, to jest nasz ten filtr, który tak jak w pierwszym, że tak powiem, z anteny, słuchajcie, z anteny, pierwszy blok, który pisaliśmy, rozrysowaliśmy w pierwszej części, był to układ filtra, czyli L101, to będzie L101,
i to mamy układ filtra L101, C102, C103, C104. Słuchajcie, będziemy musieli właśnie wybrać te C104, bo już się robi nam za duża pojemność. Jako jeden kondensator służy w tym, że te dwa są kondensatorami nastawnymi. Czyli kondensatory układu wejściowego C101, zaraz zobaczymy, gdzie on tutaj siedzi. C12, nie, to chyba C102. Tak jest. Słuchajcie, L101 to jest ta cewka, to jest układ wyjściowy. Obok siedzi ten trymer. Trymerek to jest C103. I obok będziemy tego trymerka mieli ten kondensator, który będziemy musieli wybrać, czyli C104, żeby zmniejszyć pojemność układu wejściowego. Dobra, słuchajcie, jedziemy dalej. Rozrysowujemy po kolei nasz schemat tej głowicy i to jest nasza pierwsza przemiana częstotliwości w tym odbiorniku. Nieważne, czy AM, czy FM. Naprawdę to nie jest ważne. W tej chwili nie jest to nam ważne. Potem idzie pierwszy wzmacniacz, słuchajcie, pierwszy wzmacniacz. Pierwszy wzmacniacz po tym układzie to jest T101. T101. Później trafia to na kolejny filtr. Tym razem już filtr, którym stroimy wzmacniacz. To jest L104 i L103. To jest L104. L103 był tutaj na początku wzmacniacza. Kolejnym blokiem jest nasz mieszacz. Słuchajcie, mieszacz jest wykonany na wzmacniaczu tutaj w tym akurat przykładzie. Nie no, w sumie jest to mieszacz. Źle narysowałem, bo to się oznacza taka jak żarówka. O. Nasz mieszacz to jest T102. 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 I na końcu mamy znowu filtr. Filtr już 10,7 MHz. To jest L107. L107. Bez tego o. L107. Słuchajcie, od mieszacza idzie nasza właśnie heterodyna, która jest, którą będziemy musieli też przystroić. To jest T. Zrealizowany generator jest na tranzystorze BF195 T103. 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 Co jeszcze tutaj musimy... No, on oczywiście jest tutaj jeszcze stabilizowany ARCZem. ARCZ. Jest stabilizowany ARCZem, czyli możemy równie dobrze nie stabilizować ARCZem, tylko na przykład syntezą. A gdyby ten tuner miał syntezę, posiadał. Co jeszcze mamy w tej głowicy, słuchajcie? Co my tu jeszcze mamy w tej głowicy? W tej głowicy mamy kondensator nastawny. Ona nie jest przestrajana napięciowo, czyli przestrajana ta głowica jest LC. LC. I teraz wszystkie takie LC, to jest na przykład ten filtr wejściowy. Filtr wejściowy posiada taki LC. Układ wzmacniacza o ten filtr. To jest, możemy sobie uznać, że to mamy nasz wzmacniacz jeszcze nie pośredni, jeszcze wzmacniacz WC. Ten filtr i nasza głowica, czyli jednym słowem tak, zmienimy sobie kolor pisadła. Nasz układ przestrajany jest
przestrajamy tak. Układ filtra wejściowego jest. Układ wzmacniacza jest. I układ naszej heterodyny jest. Te trzy układy, które tutaj widzicie, są w tej głowicy tutaj. Są przestrajane tym kondensatorkiem. Nie wiem, czy dobrze pokazuję. Tak. Tym kondensatorem. I teraz tak. Sekcja pierwsza L101. Sekcja druga L104 przestraja. Sekcja trzecia przestraja nam heterodynę. Czyli jednym słowem może tak. Pierwsza sekcja przestraja nam układ wyjściowy. Druga sekcja przestraja nam układ wzmacniacza. Trzecia sekcja przestraja nam heterodynę. Jak już rozpoznajemy, gdzie co mamy, to bierzemy się do roboty, słuchajcie. No dobrze, słuchajcie, wyciągamy trzy kondensatory, które nam nie interesują i będziemy stroić tą głowicę. Czyli wyciągamy przede wszystkim przy L101 wyciągamy C104. Czyli nas C104 przy układzie wejściowym mamy tutaj, tak jak widzimy na schemacie. Teraz tak, wyciągamy C110, wyciągamy, to jest na układzie wzmacniacza, czyli w tym miejscu, gdzieś tu, zresztą tu nie będzie widać, dobra. C104, 124 to jest układ heterodyny, wyciągamy i C125, słuchajcie. C125 to musimy go podmienić na mniejszy, bo to jest już układ... kondensator od Archa właśnie, którym po prostu, żeby za bogato nam nie łapało stacji, żeby ta stacja sama nie przeskakiwała na mocniejszą stację, jeśli będą dwie w pobliżu. No i zawęża to nam całe pasmo. Jeśli są dwie w pobliżu, słuchajcie, jest na tej zasadzie. Dobra, zaraz przerzućmy sobie się tutaj. Jeśli są dwie stacje w pobliżu, mamy, dajmy na to naszą skalę, zakres, zakres naszej, naszego radia, całego. Tutaj będzie lepiej widać. Mamy zakres 88, 108. No i dajmy na to, tak jak tłumaczyłem w zeszłym odcinku, mamy tutaj stację, która sięga nam do tego miejsca. Obok jest stacja inna, która jest słabsza. Za chwilę odległości jest tyle. Potem są na przykład dwie mniejsze stacje. No i jedna tam na końcu taka mocna stacja, nie? Każda z nich ma te swoje listki. Słuchajcie. I w FM-ie, w AM-ie to były ta modulacja była w ten sposób. Te listki... To było AM, SSB. A w FM-ie wygląda to praktycznie w eterze w ten sam sposób, tylko że ta odległość nazywa się dewiacją kanału. Nie wiem, jak to ma... Jaki to był symbol? Kurde, zapomniałem. Dobra. Mało ważne. Ta odległość jest i jeśli te listki boczne są naprawdę blisko siebie, chociaż to UK pilnuje tego, żeby się nie nakładały, ale... Często, gęsto jest tak, że ta obok stacja jest taka mała, a ta jest taka wielka i ten arch, który nam stabilizuje, się dostraja do max sygnału stacji, po prostu przełożymy sobie wskazówkę, ustawimy sobie na przykład częstotliwość naszą na tą stację, to jest nasza wskazówka zielona, a ona z automatu nam zrobi taką... się dostroiła do tej dużej. No bo ona, bo Arch łapnął tą większy sygnał i przejechał, i zjechała nam częstotliwość. I do tego właśnie celu, słuchajcie, i do tego celu służy nam na schemacie, teraz nowy schemat, C125 10 pico. Zmniejszamy go o połowę, nawet mniej, na 3 pico zmniejszymy,
żeby po prostu ten arch nam stabilizował, ale bardzo wąski zakres, ponieważ zawęzimy całe nasze pasmo, ściśniemy nasze całe pasmo do 10 MHz, bo stary zakres miał 10 MHz, nowy zakres ma 20 MHz. I teraz słuchajcie, jak mamy taki ściśnięty to nasze całe pasmo, które tutaj sobie heterodynkę ustawimy tak, żeby ona odbierała 88-108, to się nam to wszystko zawęzi. Niby mamy szersze pasmo, ale tak naprawdę ten arch, który był tutaj wcześniej przystosowany tylko do 10 MHz, do połowy tego pasma, to miał 10 pico na przykład. Tutaj, w tym akurat, w tej głowicy, miał 10 pico. A teraz mamy 20 MHz, no to zmniejszamy go na przykład o połowę i wtedy mamy ten sam efekt archu, czyli ten sam efekt przesunięcia. Dobra, jedziemy dalej. Ok, słuchajcie, następnym krokiem wyciągamy 3 kondensatory. A tak przy okazji, jeśli ktoś ma jakąś tablicę taką, tą na mazaki, z mazakami oczywiście, tymi ściernymi, taką tablicę białą, to z chęcią bym przyjął, a jeśli nawet nie tablicę, to chcecie, możecie wspomóc ryzą papieru, słuchajcie. Dobrze, jeszcze zostało, ja tu mówiłem o tym arczu, jak to jest, jak to działa, słuchajcie, ale tak naprawdę co to jest ten skrót arch? Automatyczna regulacja częstotliwości. Z angielskiego będzie to AFC. Skrót AFC to to samo co w litrze arch. No dobra, kondensatorki 3 wybrane, 1 wymieniony. Spróbujmy teraz go podłączyć. Zobaczyć co on tutaj nam zagada, czy nie zagada. I zaraz będziemy próbować go stroić, słuchajcie. Dobra, tu podłączone teraz zasilanie. Zasilanie. Antena, UKF, wyciszenie, cisza, cisza. Słuchajcie, jest taki motyw, to się obraca. Wyciszmy sobie trochę ten szum. Słuchajcie, się obraca wskazówka, ale spójrzcie na kondensator. Pamiętacie, kiedyś się uparłem, aż było kółko połamane. Tutaj kółko jest chyba bodajże całe, ale kondensator nasz strojeniowy się nie obraca. Trzeba zobaczyć, pewnie będzie znowu wyciągać całą głowicę. I spójrzcie sobie na kondensator, no. Dlatego nic nie stroi. I będziemy musieli odrestaurować, tak powiem, tę głowicę. Słuchajcie, zaraz zobaczymy, czy coś tutaj słychać już. Czy coś tam po tych zabiegach zaczęło odbierać. No coś jest. Ale sygnał jest słabiutki. Dobra. Lecimy dalej do strojenia heterodyny. Słuchajcie, tutaj mamy ten podgląd.
ten miernik przyda się nam do ustalenia, że tak powiem, ustalenia napięcia wyjścia już z demodulatora, czyli po prostu wzmocnienia naszego sygnału w głowicy. Taki zwykły mierniczek, woltomierz do 3 V, podpinamy go pod wyjście, zaraz wam pokażę gdzie. Tu mamy wyjście na wskaźnik ten wysterowania, to możemy się równie dobrze podpiąć właśnie pod układ pośredni. I sprawdzimy sobie napięcie do 3 V. Tak jest. Troszeczkę nam się wychyla, ale to nie jest to samo. Zobaczcie. Nie ma. Troszkę idzie ten sygnał do 1 V, zróbmy. Zobaczcie, opada. Jak łapnie stację, o, łapnęło stację. Ale zanim do tego dojdziemy, słuchajcie, to heterodymka. Ja wiem, że wy stać was na analizatory konkretne, ja muszę się posiłkować z tym, co mam. Czyli zróbmy sobie w ten sposób, może będzie widać. Podpiąłem tutaj sobie taką sondę do wejścia. Zbliżmy ją tylko, możemy sobie nawet nie do masy, to nie ma co. Zbliżmy je sobie gdzieś tutaj w pobliżu do heterodyny. O tak, o, ja sobie kładę ją tutaj, tak żeby nigdzie mi to zwarcia nie zrobiło. I dolną częstotliwość do końca skręcamy. Mamy mieć 80, słuchajcie, 88 chcemy odbierać. Plus 10,7 przecież pośrednia, bo teraz tylko pierwszą przemianę częstotliwości robimy. Czyli jednym słowem tak, ściszmy trochę tutaj ten... O, niech sobie tam coś szumi, ale żeby było mnie też słychać. Czyli 88 plus 10,7 to jest 98,2. Ustawiamy sobie tutaj 98, no i 5. I zobaczmy, czy widzimy naszą heterodynę. No nie ma. Zobaczmy, gdzie ona jest. Sobie przeskanujmy tutaj częstotliwość. Na przykład 102. No nie ma. Dolne, jeśli dolne środek pasma, to zobaczymy. O, tutaj już jest. Słuchajcie, jest. Teraz zobaczycie naszą heterodynę. Czyli jeden słowem tak. O, tutaj jest nasza heterodyna. O. 110. I teraz tak. Słuchajcie, to jest nasza heterodyna, troszeczkę szumi, przy okazji jej stan możemy sobie zaobserwować. Patrzcie, przekręcam gałko w lewo, idzie w lewo, idzie w prawo, widzicie? I ona nie ma żadnej modulacji. Ale możemy sobie, to jest też równie dobrze, może służyć nam jako nadajnik, nie tylko jako odbiornik, bo ta tylko oczywiście bardzo mały, małej mocy. Dotknijmy sobie cewki. Zobaczcie, co się dzieje, jak postukamy sobie w cewkę. Gdzie moduluje? Czekajcie. O, zamodulowałem dźwięk. Widzicie? Na całą szerokość faktycznie pasma zrobiłem dewiację. Nie mylić z dewotkami tam spod sklepu, ale zrobiliśmy dewiację. Dobra, czyli stroimy ceweczką sobie, zjeżdżamy tylko stroik. Oczywiście stroik nie może być metalowy. Ja tu mam taki metalowy, ale bardzo krótki, także on mi tutaj nie odstraja. Już się przyzwyczaiłem do tego mojego takiego szydełka. I jedziemy w dół. Dobra. Czyli muszę tak, muszę sobie myszkę. Bo zmieniam sobie częstotliwość odbiornika. 106 jeszcze mam. 104 mam. 102 nie mam. Czyli doszliśmy do 104,2. Zobaczcie, nasza heterodyna ma 104,2. Nie widać stamtąd. Zaraz zbliżymy. Okej, teraz już pewnie widać.
104,2, słuchajcie, doszliśmy do 104,2 i skręcamy sobie cyweczkę. Teraz tak, rdzeń mosiąc aluminium, wkręcając to między zwoje, ten mosiąc aluminium, zmniejszamy indukcyjność. A feryt, albo jakiś tam inny, ten taki feryt, przeważnie ferytowe rdzenie, wkręcając, zwiększamy indukcyjność, czyli zwiększamy ilość, tak jakby fizycznie ilość zwoi. Zwiększymy ilość zwoi, to jeśli wkręcimy feryt w daną ilość zwoi, wkręcamy feryt, zwiększamy indukcyjność. Wkręcając rdzeń aluminiowy, zmniejszamy, czyli zwiększamy częstotliwość. Czym mniej jest zwoi na cewce LC, na układzie LC, tym mamy wyższą częstotliwość. Jeśli mamy więcej zwoi, tym mamy niższą częstotliwość. I temu można by było poświęcić kolejny cały odcinek, słuchajcie, bo to jest temat rzeka, bo to wszystko się jedno z drugim się zapętla i ja sam nie... ja wiem, co mam powiedzieć, ale nie potrafię po prostu tego wam powiedzieć w taki sposób, żeby to szybko, łatwo dotarło. Czyli najlepiej pokazać, no to pokazujemy, słuchajcie. Dobra, przestrajamy sobie w dół, czyli wykręcamy rdzeń. O, pojechaliśmy za bogato. Dobra, jedziemy dalej. Tutaj teraz ustawmy sobie, ile mamy. O, skręcamy rdzeniem. Tu jest do końca na minimum ustawione. No, 90, 104 mamy w tej chwili częstotliwość. Jeszcze mamy kawałek. 98,2 mamy mieć, nie? 98,4. Dobra, mamy. I 2 to jest w tym miejscu. 98,2. No dobra, ale teraz przelećmy sobie częstotliwość o 10, o 20. Zobaczymy, czy będziemy mieli tą wysoką. O, coś tu było. Nawet za bogato było. No mamy. Czekajcie, czekajcie, żebym tutaj nie przeleciał. Jest. 118,4, a mamy mieć 108 plus 10,7 nasza pośrednia, czyli 118,7. No mamy. I tutaj prawie, nie no, trochę za bogato. Czyli górny zakres kondensatorkiem. No i teraz kolejny odcinek można by było poświęcić temu, ponieważ kondensator to są, jak widać, blaszki, tak jak tu. Ten kondensator strojeniowy. Kondensator strojeniowy. Czym więcej mamy blaszek obok siebie, tym mamy większą pojemność. Jak te blaszki wychodzą spoza siebie, mamy mniejszą pojemność. I teraz tak, jak mamy większą pojemność, to mamy niższą częstotliwość. A jak mamy małą pojemność, tylko trochę, to mamy wyższą częstotliwość. Czyli musimy w tej chwili teraz sobie, bo możemy sobie dalej tam nawet do 130 MHz pojechać, czyli sobie teraz kondensatorkiem musimy zwiększyć mu pojemność, żeby zmniejszyć częstotliwość. No to jedziemy trymerkiem. 118,7 mamy mieć na koniec zakresu, czyli tak. Zwiększamy częstotliwość, znaczy zmniejszamy częstotliwość, zwiększamy pojemność, przekręcamy sobie strojeniem. Zmniejszamy, przekręcamy sobie strojeniem, mamy. Już jesteśmy prawie ku końcowi skali, słuchajcie. Okej. Okay. Jeszcze, nie no, jeszcze trochę jest tej skali, dobra. Okej. Okay. Zmniejszamy i dokręcamy do końca. No i mamy koniec 118,5. No to teraz troszeczkę musimy to cofnąć. Ok. 118,7 mamy mieć i tu mamy praktycznie koniec już. Tu mamy już koniec i koniec. Możemy troszeczkę zostawić tego luzu, żeby tam 108,2 odbierało, najmy na to, nie? Ja zawsze trochę zostawiam po bokach. No dobra, ale teraz tak, jedziemy w dół. Słuchajcie, w dół.
No bo teraz ten dół się nam rozjechał. 98,2, no. To mamy już tu. Okej. No dobra, się rozjechał. No to teraz znowu cewka idzie w ruch. Czyli musimy zwiększyć częstotliwość, czyli wkręcić rdzeń, który przed chwileczką żeśmy wykręcili. Wkręcamy ten rdzeń do środka. Zwiększyliśmy częstotliwość i zjeżdżamy kółkiem w dół. Zwiększyliśmy, zjeżdżamy w dół. Zwiększyliśmy, zjeżdżamy w dół. Zwiększyliśmy, zjeżdżamy w dół. No i tutaj już praktycznie koniec skali. Mogłoby tak zostać. O, koniec skali, koniec skali. No dobra. Idziemy z powrotem do tamtego końca, no bo przed chwileczką cewko żeśmy ruszyli i już żeśmy znowu rozwalili tam ten... O, koniec. 118,7 mamy mieć o tutaj w tym miejscu. 118,7, 118,4 mamy znacznik ustawiony, także ja sobie tutaj troszeczkę jeszcze przesunę to. O, 118,7 mamy znacznik i na ten znacznik musimy ustawić heterodynę. Tą naszą wstęgę odbiorczą, nie? No i dobra, jedziemy kondensatorkiem, tylko teraz przed chwileczką zwiększaliśmy pojemność, teraz musimy ją zmniejszyć, czyli teraz tak? Zwiększyć musimy. O, zwiększyliśmy, się zmniejszyła częstotliwość, tak? Bo zwiększyłem pojemność. No i dobra. I tutaj już praktycznie koniec skali. Tamta końcówka to już jest mały pikuś. Dobra, jeszcze raz na dół, bo przed chwileczką... 98,2. 98,2 to mamy tu. Postawiłem sobie znacznik. I praktycznie koniec skali. No tu jeszcze trochę jest tej skali, ale już nie ma cyferek na tej skali. Oto ten ruch. No i dobra, heterodynkę mamy mniej więcej zestrojoną, czyli teraz bierzemy kolejnym krokiem, co musimy zrobić. Musimy zabezpieczyć te nasze strojenie, że zanim dojdzie do klienta, to żeby się nie roz... Czyli bierzemy świeczkę, słuchajcie, i musimy tak delikatnie, zobaczcie, wpływ temperatury też ma znaczenie. O. Na naszą cewkę, na nasz rdzeń zabezpieczyliśmy w tej chwili parafinko. W każdej chwili ją można wykręcić śrubokrętem. I oczywiście zobaczcie, jak tutaj pojechała nam heterodynka od ciepłego. Zobaczcie, tutaj mamy teraz widok na... Tu mamy tą naszą heterodynkę na dole. Malutką. A tutaj zobaczcie, co się dzieje, jak ona się studzi. Dobra, nie ruszam, żeby przeszedł sobie, może troszeczkę przyspieszymy ten speed. I zobaczcie, i ta kreska jest pod kątem, aż dobierze temperatury. I teraz tak, CB radio, w domu jest zestrojone pięknie, ładnie, wszystko cacy. Zachodzimy do samochodu, a w samochodzie minus 10 przez noc. I mamy radio rozsiekane, kurde, po lewej, po prawej stronie. Zaraz to sobie ostygnie, już parafinka zaschła. Dlatego zabezpieczamy generatory wszelkiego rodzaju. Nawet zalewamy je w całości, słuchajcie, parafino woskiem. Zanim temperatura z zewnątrz dojdzie do generatora, do cewki, do układu LC, do tranzystora, to musi stopić nam parafinę. Jak już zacznie topić parafinę, no to nie dziwne, że radio zmieni częstotliwość. No dobra, heterodynka zestrojona, czas na zestrojenie napięcia, które trafia mocy napięcia. Boże, bez cięć, robimy bez cięć, słuchajcie, czułości naszego radia. Okej, słuchajcie, na pierwszy ogień idzie wzmacniacz, który właśnie na schemacie tej wzmacniacz włócze, czyli tego, co już jest za tym pierwszym filtrem wejściowym, czyli ten wzmacniacz, już przełączam,
Tutaj jeśli chodzi o muzykę, muszę wyciszyć, bo YouTube wytnie, słuchajcie. Ale widzimy tam sygnał naszej heterodyny, jest idealnie 91,2. Ustawiona stacja na 91,2 jest idealnie, ponieważ ja widzę heterodynę. Plus 10,7, słuchajcie. Czyli 101,9. 101,9 idealnie zestroiłem heterodynkę. O, równiutko jak mordę strzelił. 101,9. Tu. Okej, okay, o tu, w tym miejscu, 101,9, mam odczyt heterodyny, tu mam swoją heterodynę, mam idealnie zestrojoną heterodynę do stacji 91,2, która właśnie w tej chwili nadaje, z mocą 1/10 volta w tej chwili na demodulatorze tylko, i jedna diutka tylko mi się zapaliła tutaj na wskaźniku, musicie uwierzyć, bo nie zobaczycie, ale teraz jedziemy ze wzmacniaczem, czyli do połowy robimy cewką, od połowy skali do połowy skali, pierwszy początek skali, 88 do 100 tam z kawałkiem, do 101 nawet, czy tam 102 robimy dolną część, a 101, 108 zakres robimy kondensatorami, czyli wysokimi, dociągamy. No dobra, jedziemy, słuchajcie, ze wzmacniaczem, zobaczcie, co się będzie działo tutaj na ten rdzeń, tak jak jest, na wskaźniku. Patrzymy przy okazji, czy heterodyna się nie odstroiła, żebyśmy wiedzieli, że my to stroimy, a nie jakieś tam lustrzane czy tam odbicia. Wykręcamy rdzeń, spada nam napięcie, wkręcamy rdzeń, podnosi się. O, ale dużej regulacji tutaj, słuchajcie, nie mamy. Więc musimy sobie dostroić układ wejściowy. Wkręcamy rdzeń, opada nam. O, słuchajcie, zaczęło szumieć nawet. Wykręcamy. O, już mamy lepiej. Już mamy prawie dwa. No i dwie diutki się zapaliły. Okej. Poprawiamy układem wzmacniacza. Cewką wzmacniacza. Kręcamy, czekajcie, muszę wziąć inny śrubokręcik. No, to by było chyba już na tyle. Więcej, no, już zaczęło znowu spadać, dobra. Czyli jednym słowem teraz tak, przekręcamy się na stację na wyższą częstotliwość. Albo dobra, się dostroimy sobie jeszcze, spróbujemy tutaj ruszyć tym zoomerkiem na niskiej. Może coś wzrośnie, może nie. Troszeczkę żeśmy się udało nam układem wejściowym podjechać. Układ wejściowy, ok. Układ wzmacniacza. O, i tu mamy ból, słuchajcie, wyciągamy głowicę, trymerek jest uszkodzony, dlatego nie możemy tutaj podjechać pomocą. Zobaczcie, ten trymer tu w tym miejscu, nie widać. On tutaj siedzi w tym miejscu. Zobaczcie, był uszkodzony. O, obracam, a on się nie obraca. Słuchajcie, wymieniamy trymera. I roboty się robi, kupa. Dobra, ja lecę, słuchajcie, z tym... Tutaj jesteście, tak? Aha. Ja lecę z wymianą tego trymera. Za chwilkę się spotykamy. Krótka reklama i jedziemy. Dobra, słuchajcie, jest na tej zasadzie, że ja sobie muszę słuchawki tutaj nałożyć też, żeby nie puszczać muzyki na YouTube. Po wymianie trymerka ustawiamy się na max. Ja teraz słyszę na przykład to, co teraz tam leci, na max tej stacji. Na max tej stacji, słuchajcie, tą gałeczką tu, o tą. Zobaczcie, na maksimum tej stacji, na maks sygnału. No, prawie czwóreczka.
prawie czwóreczka, tu już mamy full. 5 się zapaliło, 5. I teraz tak, tylko teraz tak, jak tutaj będziemy mieli ten max, bardzo powoli to robimy, bo... Okej, okay. To zobaczcie, to na częstotliwości, częstotliwość nam jest troszeczkę z boku. Czyli jednym słowem, tutaj jest pośrednia częstotliwość nierówno 10,7, tylko troszeczkę mniej. Musimy ruszyć, skorygować o 30 kHz naszą częstotliwość. Czyli musimy sobie skorygować tutaj 91,2, 101,9 mamy mieć, momencik, troszeczkę cofniemy, dobra. Czyli o tyle musimy skorygować naszą pośrednią częstotliwość. Jak ja to robię? Ustawiam się tutaj na tą częstotliwość heterodyną, która ma być dokładnie do stacji 101,9, 91,2 stacja nadaje. I teraz delikatnie ceweczką od pośredniej częstotliwości, od filtra, ustawiamy sobie tutaj moc sygnału na max. Zobaczcie, spada i spada w jedno, w drugą stronę. Dosłownie delikatne ruchy. Także słuchajcie, nie kręcimy czym popadnie w radiu, dopóki nie wiemy od czego to jest. I teraz tutaj jeszcze mamy demodulator, znaczy demodulator pośredniej częstotliwości. Spróbujemy tutaj ruszyć delikatnie. Stereo się zapaliło? Nie. I układ wyjściowy już demodulatora. Dobra, nie ruszamy, zostawiamy tak jak było. Tu mamy 100% sygnału, tu mamy czwóreczkę. Teraz zobaczymy, czy to się pokryje. 91, mamy 3,9. Czyli już mamy skorygowaną pośrednią częstotliwość, nic już nie ruszamy, zobaczymy jak to gra. Pięknie gra. No to teraz jedziemy w drugą stronę skali. 3. I częstotliwości wysokie. U mnie stacja jest 107,9, nie? Ostatnia. Czyli bardzo fajnie po końcu zakresu. Ale sygnał słaby. Czyli robimy to samo, słuchajcie, ja już nie będę przeciągał filmu, robimy to samo na wysokim częstotliwościach, tylko że trymerami, tymi, które żeśmy tutaj wstawiali i układem wejściowym. I potem znowu na nisko częstotliwość lecimy i ustawiamy cewkami. I tak 3-4 razy, czy to musi być, żeby po prostu zestroić całą szerokość pasma. Dobra, ja uciekam. Efekt końcowy za chwileczkę, jak już zrobię, zestroję. Dobra, jeszcze jedna ważna sprawa, słuchajcie, co do heterodyny, to jeśli tam troszeczkę luzu po jednej stronie i po drugiej stronie żeśmy zostawili, to się za bardzo to nie powinno zmienić po założeniu ekranu. Ale co do czułości, to musimy obserwować to i potem delikatnie jeszcze cewkami skorygować. Słuchajcie, już mamy ponad 6, z tego co tu widzę, to się pięknie to wszystko zestroiło. Jeszcze tylko wyciszenie, czy działa? Działa. No i tutaj zostało jeszcze prawdopodobnie do wymiany, jeszcze zaraz zobaczę, schemat zerknę, gdzie tu jest, jak to jest przełącznik monostereo zrobiony, ponieważ stereo całkowicie leży, nic kompletnie nie odbiera, ale to jeszcze to już w kolejnym odcinku, słuchajcie, znaczy co do stereo, to nie będziemy sobie zawracać w tym odcinku głowy. Ja zaraz tu posiedzę, to zrobię. Zestroić, zestrojone zostało radyjko. No i co poza tym, słuchajcie? No i poza tym, tak to jest właśnie w radiu. Co do ekranowania,
elementów włócze, to będzie też jeden odcinek poświęcony tego typu. Będziemy składać, słuchajcie, coś fajnego, jakiś odbiornik. Kończąc opis modulacji amplitudy, bo w tej chwili tutaj, tu akurat odbiornik jest FM, ale to niezależnie jest od głowicy. Głowica może być zastosowana w odbiorniku AM. To takim ewenementem na wysokich częstotliwościach, słuchajcie, na 120 bodajże, od 120 do 130 chyba nawet 6, jest pasmo lotnicze. Na paśmie lotnicze 120 MHz, 125 MHz, 130, tam chyba 131,8 MHz, piloci i wszystkie statki powietrzne używają modulacji amplitudy. I teraz zadanie dla Was. Dowiedzieć się i napisać w opisie, dlaczego piloci i dlaczego statki powietrzne używają modulacji AM. Pozdrawiam. Piszcie w komentarzach, dlaczego. Dobra, okej, słuchajcie, jest pełna godzina, także może muzyki nie będzie w radiu, to może zrobimy efekt końcowy, jak to słychać wszystko. Antenka jest. Pierwsza stacja. Druga stacja. Trzecia stacja. Mono, stereo. Tu jakieś słabe dalekie stacje. Tutaj bliska znowu stacja. Mono, stereo. Wyciszenie. Słuchajcie, wyciszenie też działa. Możemy sobie tutaj jechać do kolejnej. Jakaś słaba stacja. Zobaczcie, z wyciszeniem. Jedziemy, ale przewinąłem tych stacji. No i dobra, słuchajcie, to jest kawałka drucika, żeby było śmiesznie. To by było na tyle, słuchajcie, już i tak dość z przeciągania. Faustik zrobiony, ogarnięty przy okazji. Jeszcze tylko przypomnę o tej zbiórce na rozwój tego kanału. Tam jest zbiórka, która się nazywa Projekt. Link jest pod filmem. Zapraszam. Jak najbardziej. No przede wszystkim w następnym odcinku muszę jakoś tam tablicę taką ścieralną załatwić. Także dzięki dla wszystkich, którzy tam wpłacają.